Na biurku w jego mikroskopijnym gabinecie stoją od wczoraj ściśnięte bukiety kwiatów. Wszystkie z gratulacjami, napisane jeszcze zanim ktokolwiek wiedział, jak to się potoczy. Gratulacje z okazji sukcesu widnieje na jednym z kartoników. Niepowodzenie kazało kwiatom zmienić kolor. Dzisiaj są różowe i jaskrawo -żółte. Otwiera okno. Czy nie czuć już zgnilizną? A może ten zapach pochodzi od niego? Opada na krzesło przy biurku i masuje sobie mięśnie twarzy, które wbrew jego woli zostały zmuszone do śmiechu. Już nigdy nie wystawiać się dobrowolnie pod pręgierz, nigdy więcej. Trzeba zająć się czymś innym. Ale teatr to całe życie, Wigas jest trema. Niczego innego nie potrafi. A teraz tamci mówią, że on w ogóle się na tym nie zna. Czy zajmiesz się Erikiem? sumienia. Objawia się inaczej, kiedy zdarzy mu się usłyszeć o czymś naprawdę poruszającym na świecie. O czymś, w co powinien się zaangażować, ale tego nie robi. Na co może mógłby coś poradzić, gdyby zdołał wytrzymać jako policjant, albo gdyby został dziennikarzem. Coś takiego, co i robi cały czas. I która przywróciła pojęciu katastrofa jego właściwe znaczenie. I której premierę obwieszcza się z uznaniem w prasie i pokazuje na każdej okładce, ale której premiera faktycznie sprawiła, że ludzie umierają. I która napisała najdziwaczniejszego maila, jakiego kiedykolwiek dostał. Tu pizda, dzwoniłeś, czy chcesz się zaopiekować Erikiem? Wiggo był na premierze i w kinie Afton Hiernan tydzień temu. Telewizja robi tak czasami. Udaje branżę filmową i rzuca na ekranki nowy jeden odcinek jakiegoś serialu. Kiedy Wiggo i Mario tam...